Krowa jest święta, nasza krowa co dobre pamięta. Ona nic poza tym nie wymyśla. To wszystko, co powie, co jest. Co powie, to jest. Francja, ja mam pretensje do Francji. Francja nigdy nie była, proszę ciebie, tak zrzedzona, jak jest obecnie. Dlatego, że cała elita, zarówno przy Sarkozym, jak i przy tym potworze obecnym, Mitterrandzie, to są sami Żydzi. Ktoś powiedział, była wizyta Mitterranda i Merklowej, tej nazistki, u Putina. I tam kiedyś ktoś powiedział, o, Izrael przyjechał do Moskwy. Bo on właśnie, ten Mitterrand, reprezentuje te wpływy Izraela w skali światowej. Bo gdzie są wpływy Izraela? Zarówno we Francji, w elicie, jak i w elicie amerykańskiej. Właśnie. I on rozmawia na temat Ukrainy, jako ten Żyd upiorny, ten Olaon, właśnie z Putinem. Czyli on ustalał warunki rozejmu na Ukrainie, ten Żyd upiorny. Ten Żyd jest upiorny. Żyd jest upiorny. A kiedy Żyd był upiorny? Nie, ale w ogóle sam fakt, że on, jako ten Żydzior z Europy, on ustala z Putinem, co będzie dalej z Ukrainą. To jest dopiero heca, jaki świat nie widzi. Czyli jakie oni mają wpływy? Aha. I ta nazistka razem z nim, która jest marionetką zupełną, wiadomo, że jak były te rozmowy, to ona nie miała nic do powiedzenia, tylko ten Żyd miał najwięcej na to powiedzenia. Bo ona jest za głupia na takie sprawy, rozumiesz? Czyli ona była tylko marionetką, tam główną rolę ten Żydzior odgrywał. W kościół akademicki. Ale świętej Anny chyba. Tak. Bo najbardziej bolesne jest dla mnie to, że w tą ciemnotę diaboliczną zaczynają wierzyć ludzie, którzy mają po 20, no tak, lat. Ale to nie zaczynają, ja oni wierzyli. Chłopką ortofraną, która z pługiem zaczepiona o pług, sama orała pole. To taka prymitywa. Może pójść na tą ścieżkę makabry, ale że młody człowiek, 18-latek, jest w stanie takie bzdury wysłuchiwać, to jest dla mnie szok. Także widzisz. A ty masz większe doświadczenie i ty po prostu dużo na ten temat wiesz i teraz, już teraz do świętej Anny i ty się szykuj.